Dobry wieczór Państwu. W imieniu Kalejdoskopu Polskiego wita Państwa Lesia Kierstein. Pragnę przypomnieć, że Kalejdoskop Polski nadajemy co drugą środę o godzinie 20, a w soboty powtarzamy o godzinie 17 na kanale 10. Program ten jest na żywo, jednakże w dzisiejszym programie wykorzystamy nagrania z taśmy. Zapraszam Państwa na trzecią część wywiadu z adwokatem Henrykiem Rossa, który przeprowadziła pracująca jeszcze wtedy z nami pani Ania Grodecka. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejne spotkanie z adwokatem panem Henrykiem Rossą. Dzisiaj będziemy mówić o warunkach i przepisach dotyczących zakładania prywatnego biznesu w kraju. Panie Henryku, na jakich zasadach i kto może zakładać prywatne inwestycje w Polsce? Więc jeżeli chodzi o zakładanie spółek typu joint venture, to mogą je zakładać przedsiębiorstwa, banki, osoby prawne, ale osoby fizyczne również. Dotyczy to również Polaków zamieszkujących na stałe m.in. w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Czyli krótko mówiąc, przepisy o joint venture wydane w Polsce nie stawiają żadnych poważniejszych ograniczeń czy też barier w tym, kto chce inwestować. Czyli krótko mówiąc, wszystkie podmioty, które chcą inwestować, mogą to robić z powodzeniem właśnie w Polsce. Czy mógłby nam Pan podać jakieś przykłady? Czy są już w tej chwili inwestorzy w Polsce, którzy inwestują w kraju w tej chwili? Tak. Myślę, że ta ustawa jest ustawą dobrą i pierwsze efekty są tego widoczne. W okresie, proszę Państwa, od 1 stycznia 1989 roku, a więc od momentu wejścia w życie tej ustawy, zostało zarejestrowanych w Polsce około 232 spółek typu joint venture, natomiast około 200 spółek w tej chwili zakłada i prowadzi wszystkie formalności związane z założeniem. Do najbardziej znanych, najbardziej można powiedzieć głośnych spółek typu joint venture jest oczywiście spółka pani Piaseckiej Johnson ze Stanów Zjednoczonych, która zainwestowała 100 milionów dolarów, jeżeli chodzi o rozbudowę i prowadzenie Stoczni Gdańskiej. Ale myślę, że to nie jest tylko jeden chwalebny przykład i postępek wspaniałej Polki. Jest to bardzo duża inwestycja. Tak, jest to duża inwestycja i to nie jest jedyna inwestycja pani Barbary Piasecki-Johnson, wspaniałej Polki, wspaniałej patriotki, która zarówno w stanie wojennym, jak i również i obecnie w bardzo poważny sposób angażuje się w udzielanie pomocy, bo między innymi oprócz tej firmy typu joint venture również udzieliła ogromnej pomocy, jeżeli chodzi o aparat antyrakowy profesora Tołpy we Wrocławiu, przy zakładaniu szkół i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz tej wspaniałej Polki, o której właśnie przed chwilą mówię, są jeszcze i inne przykłady. No chociażby, proszę Państwa, budowa 15 hoteli w Polsce w ramach właśnie joint venture w porozumieniu z Austriakami. Nie tylko, bo oprócz tego również budowa drugiego lotniska. Okęcia. Na które czekamy. Tak, na które czekamy, a które będzie zbudowane... Czekać się nie możemy. Na które będzie zbudowane w przeciągu 2 lat, jak to się mówi, pod klucz bezpośrednio. Jest to inwestycja rzędu 900 milionów dolarów. Oprócz tego jest wiele bardzo innych różnych rozwiązań i różnych spółek w różnych dziedzinach, ale bardzo charakterystyczne jest, że między innymi sławny pisarz amerykański polskiego pochodzenia, pan Jerzy Kosiński, również po 30 latach przyjeżdżając do Polski, wrócił po raz drugi w przeciągu kilku miesięcy i z kilkoma biznesmenami amerykańskimi również założył w Warszawie spółkę typu joint venture, która będzie budowała domy, na razie domy kilkupiętrowe dla Polonii, dla tych ludzi, którzy na starość chcieliby przyjechać do Polski i zamieszkać w Warszawie. Będą to domy ekskluzywne stosunkowo, ale niezależnie od tego pan Jerzy Kosiński, pisarz z zawodu, będzie również razem z innymi inwestorami budował domki jednorodzinne nie tylko w Warszawie, ale jak już obiecał i zapowiedział również na terenie innych ośrodków. Chciałbym tutaj podkreślić jeszcze, że w najbliższych miesiącach Polska spodziewa się podpisania dużej ilości umów przede wszystkim z Republiką Federalną Niemiec, bo to jest partner, który jest najistotniejszy dla nas, ponieważ z uwagi na bliskość terytorium, potencjał gospodarczy, jest to bardzo pożądany i niezbędny dla Polski partner.
Liczymy oczywiście na Stany Zjednoczone, no i oczywiście Kanadę. Panie Henryku, jest pan współredaktorem książki ustawa z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. Już wspominaliśmy o tej książce w programach poprzednich. Ja dzisiaj chciałabym, żeby pan przedstawił ją bardziej szczegółowo. Traktuje ona o przepisach. Jakich przepisach? Więc dotyczy ona przepisów, a w szczególności, krótko mówiąc i po prostu, jak założyć biznes w Polsce, mieszkając na przykład w Kanadzie. Bo przecież, proszę państwa, no trzeba sobie wziąć pod uwagę jedno, że niezależnie od tego, jak wiele lat państwo tutaj mieszkacie w Kanadzie, bardzo wiele osób, powiedziałbym zdecydowana większość osób, jest związana emocjonalnie z naszym krajem i myślę, że są wśród tej części Polonii również i tacy ludzie, którzy coś dla tego kraju chcą zrobić. No więc w tej chwili otwiera się droga dla tych, którzy chcą coś robić, ale jednocześnie jest to obowiązek, jak gdyby, i droga okazania pomocy dla tych, którzy w kraju zostali. No, oczywistym jest, że Polska liczy również na pomoc światłej części Polonii. To jest oczywiste i zrozumiałe. Z tym, że chciałbym od razu powiedzieć, że ta ustawa, o której w tej chwili mówimy, mówi wyraźnie o działalności biznesowej. Dobrze, że jest sentyment, dobrze, że jest uczucie, ale mówi się przede wszystkim o czystym, normalnym, zwyczajnym biznesie. I jest to bardzo ważna ustawa, bardzo ciekawa ustawa, która... Potrzebna jest pomoc od ludzi, którzy znają się na biznesie i potrafią coś zrobić. Oczywiście. Polsce potrzebna jest w tej chwili pomoc w różnego rodzaju formie. I w formie kapitału, i w formie pomocy naukowych, i w formie książek, w formie instruktażu, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w przypadku Polaka zamieszkującego w Kanadzie nie wystarczy pojechać do Polski i założyć spółkę, tylko trzeba jeszcze umieć rozwinąć ten biznes tak samo na rynku kanadyjskim. No, oczywiście. Myślę, że to będzie z doskonałą korzyścią dla obu stron. Z tym, że co jest istotne, że ta ustawa wprowadza bardzo wiele udogodnień. Mianowicie, jeżeli ktoś z Polaków, załóżmy, mieszkający w Kanadzie, założy spółkę typu joint venture w Polsce, to jest zwolniony przez okres pierwszych 3 lat z podatku dochodowego. Przecież to jest bardzo ważna, istotna okoliczność. Mało tego, oczywiście w niektórych przypadkach, jeżeli minister finansów dojdzie do wniosku, że tego rodzaju działalność przynosi znaczną korzyść naszemu krajowi, może ten okres 3 lat przedłużyć do 6 lat. A więc ten pierwszy okres 3 lat rozruchu stanowi niezwykle istotny element. Ale proszę pani, chciałbym zwrócić na drugą rzecz. Mianowicie taką, że każda inwestycja w Polsce przy tych przelicznikach dolarowych, czarnorynkowych, stanowi doskonałą i szybko rentującą się inwestycję, która na pewno przyniesie duże zyski określonym ludziom. Dlaczego, proszę pani? Dlatego, że w tej chwili w Polsce są wprowadzone już przetargi. Jeżeli przyjedzie się i osiąga się określone dochody w dolarach, to ten dolar może być przez tą spółkę typu joint venture sprzedawany na przetargach prawie po cenach czarnorynkowych. Podobnie również i cudzoziemcy mogą w nowo założonych kantorach sprzedawać dewizy i osiągać znaczne dochody z tego tytułu, ponieważ wtedy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce mamy przede wszystkim stosunkowo tanią siłę roboczą, ale jednocześnie mamy kadrę ludzi stosunkowo dobrze wykształconych i dobrych fachowców. Oczywiście. Także myślę, że Polska jest w tej chwili atrakcyjnym, mimo tego, że można byłoby powiedzieć, że kraj jest w dramatycznej sytuacji gospodarczej, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z zewnątrz i chce produkować na tym wygłodzonym rynku, który właściwie posiada nieograniczone możliwości zbytu, człowiek, który wie doskonale, że przelicznik dolarowy działa na jego zdecydowaną korzyść, bo w innych krajach Zachodu, ani w Republice Federalnej Niemiec, gdzie siła robocza jest bardzo droga, i nie ma tych przeliczników dolarowych, tego nie osiągnie, to wydaje mi się, że przy tej ustawie bardzo dobrej i sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu, myślę, że istnieje ogromna szansa na rozwój tego typu spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Panie Henryku, ta ustawa została
wydana jeszcze za rządu Rakowskiego, kiedy Rakowski był premierem. Czy pan uważa, że i mówi się o wielkim postępie już, ta książka jest dużym postępem w przepisach. Czy uważa pan, że od tego okresu mamy nowego premiera, Solidarność dochodzi do władzy, mogły zajść dodatkowe zmiany? Ja myślę generalnie, że ta ustawa już wydana za rządów premiera Rakowskiego była ustawą bardzo dobrą. Oczywiście nie znaczy to, że przepisy muszą stać w miejscu. Między innymi wydaje się, że zmianie musi ulec ten wkład, o którym mówi ustawa. On mówi o wkładzie 25 milionów złotych. Wydaje się, proszę Państwa, że nawet przy znacznie mniejszych kwotach finansowych można byłoby rozpoczynać tę działalność. Także wydaje się, że ta zupełnie dobra ustawa, no jedyna w krajach socjalistycznych, ulegnie prawdopodobnie w najbliższych miesiącach jeszcze dalszemu rozszerzeniu, ale tylko i wyłącznie na korzyść ludzi, którzy będą chcieli inwestować w Polsce. Ja w tym zakresie jestem optymistą. Panie Henryku, serdecznie dziękuję za udział w naszych trzech programach. Mam nadzieję, że zachęcił pan swoim wystąpieniem Polonię Kalgaryjską do zakładania spółek w kraju. A osobiście i w imieniu redakcji Kalejdoskopu życzę panu wiele sukcesów i powodzenia po powrocie do kraju. Czy jest możliwość spotkania się z panem w Polsce? Informacja dla osób zainteresowanych rozwijaniem prywatnego interesu w kraju. Dziękuję bardzo serdecznie za życzenia pod moim adresem, podziękowania. I chciałbym powiedzieć w ten sposób. Jeżeli ktoś chce założyć spółkę z udziałem kapitału zagranicznego, to oczywiście po pierwsze musi pojechać do Polski i skontaktować się z instytucją najbardziej do tego przygotowaną, mianowicie Agencją do Spraw Inwestycji Zagranicznych. Warszawa, ulica Wiejska 10. Ale jeżeli ktoś by chciał założyć taką spółkę na terenie Wrocławia czy Dolnego Śląska, to może się również i ze mną skontaktować, bo pracuję w zespole adwokackim numer 2 we Wrocławiu, gdzie prowadzę sprawy karne, cywilne, rozwodowe, alimentacyjne, ale oprócz tego specjalizuję się również w tego rodzaju przepisach. Niezależnie od tego, we Wrocławiu powstała kancelaria adwokacka Interlex we Wrocławiu przy ulicy Podwale numer 61, która również zajmuje się prowadzeniem tego rodzaju działalności. I dlatego też wszystkich serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję. Był to wywiad pani Ani Grodeckiej z Henrykiem Rossa. Było to nasze ostatnie spotkanie z panią Anią Grodecką. Przy tej okazji cały zespół Kalejdoskopu oraz telewidzowie serdecznie dziękują pani Ani za wkład czasu i pracy w przeszło dwuletniej społecznej działalności na rzecz Kalejdoskopu Polskiego. Teraz zapraszamy do wysłuchania piosenki w wykonaniu pani Danuty Błażejczyk. Następnie przedstawimy Państwu fragment kabaretu pod tytułem Dwójka bez sternika. Będzie to występ Jana Gajosa w numerze o Polaku z Ameryki, który przybył do Polski. Słyszę, co mówisz, znam to na pamięć, ale ty kłamiesz, kłamiesz, kochanie. Pewnie tak musisz, lubisz i chcesz i łżesz, łżesz jak pies. Przyzwyczajenia i od niechcenia, Bogiem a prawdą nic to nie zmienia. Fakty to fakty, wiemy oboje, a ty z uporem bajeczki swoje kłamiesz na wszelki wypadek. Kłamiesz dla głupiej zasady, żeby przypadkiem nie wyszła prawda. Musisz zamotać, zakręcić, załbać. Słucham, kochanie.
padnie. Jaki też rekord blaki dziś padnie. Pewnie tak musisz, lubisz i chcesz i łżesz, łżesz jak pies. Mistyfikacja. Przemilczenie, cały arsenał środków wyrazu, z najtajniejszego twego wykazu. Kłamiesz własnym ci do twarzy, nawet gdy twierdzisz, że marzysz, a przecież kiedy wszystko jest kitem, z tych naszych rozmów żaden pożytek. Żegnaj, kochanie, ja już nie wrócę. Dom posprzątany, tam leżą klucze. Wszystko skończone. Proszę Państwa, myśmy mieli okazję z kilkoma kolegami z kabaretu być swego czasu za oceanem. Udało nam się wrócić, jak Państwo widzą. Tym niemniej poczyniliśmy tam pewne obserwacje, rozmawialiśmy z ludźmi. Jedna z obserwacji, właśnie jedna z rozmów nas zafrapowała szczególnie, ponieważ mieliśmy okazję rozmawiać z bardzo starszym panem, sympatycznym, który dawno temu wyjechał z Polski i zupełnie niedawno był w swoim starym kraju, poczynił tu również pewne obserwacje, którymi się z nami dzielił. Jego polszczyzna zasadniczo dosyć odbiegała od tej, którą my się porozumiewamy, ale obserwacje były ciekawe. On się przeważnie dziwił bardzo. Mówił, że Polska jest pięknie kraj. Jest kraj od kontrastów i symboli. Ja tam u was, w jednym buildingu, szukałem ten toalet. No, to nie było bardzo easy znajdować u was toalet, ponieważ se wy jesteście staro kulturalna Europa i u was nie jest bardzo pięknie napisać na drzwiach toalet. Wy macie bardzo dużo symbole toaletowe. No, macie ten WOWC, też ten symbol od męskości. Triangel. Ja. O, sylwetka od Superman. Ja. Na jednych z drzwiach było napisane closed. To ja tam nie wchodziłem. Bo jak jest zamknięte, to jest zamknięte. Ja. Wy macie bardzo dużo symboli toaletowe, tylko papier nie macie. I te dużo symboli toaletowe spowoduje, że u was jest tak czysto. Ponieważ ja myślę tak, jak taki potrzebujący, zanim se zorientuje, jaki symbol obowiązuje w tym domie, to on to nie wytrzyma. Ja tam rzeczywiście bardzo lubiłem chodzić do tych waszych toaletów. Nie tylko, że tam jest bardzo czysto, ale też bardzo kulturalnie. Że dużo czyta. Polska jest kraj od kontrastów. W każdym kabinie zamiast paper wisi newspaper. Całkiem świeżo. Co seją drukuje milion sztuki dziennie. Ale o polityce pisze się też na drzwiach i na ścianach.
Ja na samym z początku myślałam, że te ludzie z nudów przepisują te newsy na te drzwi i na te ściany. Ale nie. Oni tam piszą całkiem inne hasła, jak te oficjalne newsy. Ja podejrzewam, że u was w Polsce jedne stronnictwo załatwia się w toalecie, a drugi po prostu leje na ulicy. Jo. Bardzo dużo symbole ponauczałem u was. Bardzo dużo pisze się wszędzie, przy drodze, na ścianie, na murze. Widziałem takie napisane. Wspólną, wytężoną pracą budujemy nowe tychy. Pół kilometra na lewo. Jeden, co ja widziałem, najdłuższy drogowskaz. Dłuższy jak cała ta droga. Na wsi też pisze się. Na jednym gospodarskim buildingu widziałem napisane. Rolniku. I koniec. Tyle sprawy do niego mieli, że se nie opłacało dalej pisać. Zresztą tego buildingu też już dalej nie starczyło. Ja, bardzo dużo u was pisze się. Też widziałem na jednym płocie napisane tak. Żądamy swobód obywatelskich dla czarnoskórych obywatelów USA. Dyrekcja parowozowni numer 2, Skierniewica. To zaraz na drugi dzień w tym Whitehallu na Washington było napisane uprasza się dyrekcją parowozowni numer 2, Skierniewica, o niezmieszanie się wewnętrzne sprawy USA. Reagan. To podobno Reagan miał potem wielkie nieprzyjemności w dyrekcji parowozowni numer 2, Skierniewica. Jo. Symbole ponauczałem rzeczywiście. Wiem, jak jest symbol od tym gazolina. Stacja benzynowa, CPN. Ma symbol czerwone kołko, w środku biały. Na dole napisane, przepraszamy. Piwo bardzo lubię pić. Jak ja u was byłem, oni akurat rozreklamowali nowe piwo. Czy ja wchodziłem wszędzie, czytałem reklama. Piwo brak, piwo brak, piwo brak. Podchodziłem do tej lady za ladą, mówię, proszę mnie natychmiast nalać pełne piwo brak. Powiedziała, że piwo jest brak. To ja nic nie rozumiałem. O polityce też rozmawiałem z jednym obywatelem. Se go spytałem, czy jest u was w Polsce partia liberalna. I on mi powiedział, że bardzo. Bardzo jest partia liberalna. Jak ja to dowiedziałem się, już musiałem wyjeżdżać. Jechałem na ten airport, takim street, co się bardzo dobrze nazywał. Świrki Wigury. Rzeczywiście, na tym azwalcie byli takie wigury. I posypanie takim żwirkiem. Ja dojeżdżałem na ten airport, pokazywałem na cło ten spiwór, co mnie kodali i szybko wracałem do nos do Detroit. Bye, bye. Wiadomości lokalne polonijne. W dniach 7-8-9 października odbył się zjazd delegatów Kongresu Okręgu Alberta w Domu Polskim. Prezesem na nową kadencję został wybrany Romanko. Wiceprezesem został Stanisław Olszowy, który będzie reprezentował wszystkie organizacje polonijne w Calgary w Kongresie. Dnia 20 października w Domu Polskim odbyło się uroczyste graduation uczestników kursu komputerowego. Po dobrej kolacji, licznych przemówieniach, wręczeniu nagród dla najlepszych słuchaczy odbyła się wspaniała zabawa przy akompaniamencie bardzo dobrej, lekkiej i przyjemnej muzyki w wykonaniu nowego zespołu. Zespół prowadzi Marek Lachowski. Jednocześnie pragniemy Państwa zaprosić do konkursu na nazwę zespołu. Ze sportu.
23 października został rozpoczęty sezon halowy piłki nożnej. Wygranym meczem przez Białe Orły wynikiem 3-2. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W najbliższą sobotę, to jest 28 października, zapraszamy na bazar parafialny przy Polskim Kościele od godziny 10 do 16. O godzinie 19 rozpocznie się kolacja, a o godzinie 21 zabawa. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Bilety w cenie $12 od osoby. Zespół Polanie rozpoczął swoje zajęcia. Próby odbywają się od 18.30 w niedzielę, a w środę o 20.00 na sali parafialnej. Zespół zaprasza nowych uczestników od lat 15 do śpiewu i tańca. 29 października o godzinie 12.00 odbędzie się nabożeństwo za duszę świętej pamięci Kazimierza Aleksandra Sabata, prezydenta Rzeczpospolitej. 9 listopada o godzinie 12 w Domu Polskim będzie zebranie Klubu Seniorów. Zarząd zaprasza chętnych. 11 listopada tego roku w Jubilee Auditorium o godzinie 10.30 będą miały miejsce uroczystości Remember Day, Dzień Pamięci. Po uroczystościach około godziny 12 defilada, parada wojskowa. Wszyscy udadzą się pod pomnik nieznanego żołnierza, gdzie złożą wieńce. Około godziny 13 odbędzie się w Domu Kombatantów żołnierskie spotkanie przy kawie. Chętnych zapraszamy. O godzinie 19 uroczysty bankiet z okazji odzyskania niepodległości Polski. Bilety wstępu w cenie 12,50 od osoby. 12 listopada o godzinie 12 będzie odprawione dziękczynne nabożeństwo za odzyskanie niepodległości za ojczyznę. Kombatanci proszeni są o przybycie w mundurach. 19 listopada odbędzie się zabawa taneczna w Domu Polskim o godzinie 17. Cena biletów $10 od osoby. Grać będzie Czechosłowacka Orkiestra. Zapraszamy. 26 listopada o godzinie 14.30 będzie miało miejsce walne zebranie wyborcze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Członkowie proszeni o wzięcie udziału. Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej zamierza w tym roku rozpocząć działalność. W najbliższym miesiącu przewiduje walne zebranie, odczyt i wybór nowego zarządu. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam za 2 tygodnie, to jest 8 listopada, o tym samym czasie do obejrzenia kolejnego kalejdoskopu na kanale 10. W następnym programie przedstawimy krótki reportaż o pobycie zespołu Polanie w Polsce na Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Będziemy mieli przyjemność gościć u siebie, a tym samym i u Państwa w domach, członków zespołu. Dziękuję, do zobaczenia. Now fall on their shoulders. After Thanksgiving Mass, attention turns to politics. How much faith should these people have in this new solidarity government? The church that offered shelter during the stormy days of martial law now offers a platform to the newly elected solidarity senators and parliamentary deputies. People accustomed to spending their lives outdoors crowd so close together it's hard to breathe. But nobody leaves, because they all want to hear the new plan of action. How will solidarity undo all the damage caused by 4 decades of communist mismanagement? The parliamentary spokesman for rural solidarity is Jacek Szymanderski. He tells the audience he believes it's his duty as a Pole to do everything possible to make farmers visible in Polish political life.
Finally, there's somebody in government to champion the cause of the individual farmer. But Szymanderski and his fellow rookie politicians admit from the beginning they have no real program to follow. For 9 years, since the birth of Solidarity, he spent all his time fighting the communists, hiding from martial law, and working to legalize Solidarity. Now, all of a sudden, he's become the government, and everybody wants to give him an earful. They put the price of butter very high, but they won't increase the price of milk. They complain that this year we have a pig crisis. Well, for sure next year will be a cow crisis. That's what will happen. Can Polish farmers grow enough food to feed the nation? Oh, yes. I'm absolutely certain, and according to our experts, they even are able to feed 80 million people, not only 40. So why are there food shortages? Yeah, because of wrong organization of agricultural economy. It is the only factor. The only factor, this economy was completely broken by communist system. Not enough tractors, not enough fertilizer, too much bureaucracy. Although 80% of the farms here are still privately owned, they are small mom-and-pop operations. A horse, a plow, and not much else. Some private farmers do have tractors, but most of their work is done the hard way. Because under the communist system, whenever new machinery was available, the state-run collective farms always got first choice, and there was never enough to go around. Today, when a farmer takes his pigs to market, no matter whether he sells to the government or to the open market, the money he gets hardly covers the cost of feeding the pigs. So what's the sense? And to make matters worse, Polish money devalues almost overnight. Because farmers are losing money, there's no incentive to produce more pigs, so fewer and fewer of them go to market. The meat that does get processed here soon bogs down in the government-run distribution system. Years ago, communist economic planners decided bigger was better, so they built only a handful of these massive meat factories to service the entire country. Yet another giant bureaucracy moves the final product to market. These enterprises are run very, very badly. They are absolutely inefficient because they are state enterprises. They are absolutely inefficient. All this stuff is going to rot. At least 20% of goods are still spoiled because of lack of proper storage and proper distribution. 20%? Yeah, 20%, especially of meat and milk. And so when you reach the doorstep of the retail butcher shop, there's never enough meat to go around. If you ask here who's to blame for the food shortage, you're guaranteed to get an argument. People would like to buy direct from farmers because it's cheaper. But there is nothing to buy, so how can you? Do you realize how much profit the state gets from the farmer? But the farmer sells on the open market now. Oh, is that right? He gets 1,500 for his pig. And what does ham cost? 17,000. Now we have power, so we can start to unravel this situation. We can theoretically start to push this machinery to private people. But how to do this? How to do this? Who is the owner of this? To whom to give this? It is absolutely difficult. It is wedlock, impossible to be unraveled, undone. Szymanderski knows to satisfy the farmers of rural Solidarity, to solve the food crisis, means raising prices and shutting down inefficient government industries. But people in the cities, the trade union workers who are the core of Solidarity support, don't even want to hear about higher prices or possible unemployment. So already there's a split within the ranks of Solidarity. Any workers' trade union should be leftist, despite the official names, should be leftist, because any workers' trade union is after standard of living. Any trade union of farmers, of producers, should be centrist, because we are not after standard of living. We are after business, after production, after productivity.
So, of course, there is some difference. Only solidarity has the political credibility to ask the people of Poland to put up with even more hardship while they try to turn the economy around. But that credibility won't last long if the split between farmers and trade unionists gets any worse. Now, you might think that the Communist Party would be rubbing its hands with glee, delighted to see solidarity split. But evidently not, because top Communist Party officials are now saying that they think solidarity must not fail. We are not hoping and we are not expecting that this government will fail. Because when this government will fail, there is no chance for solidarity and there is no chance for our party. Jan Biszczega, as the official spokesman for the Communist Party in Poland, has some amazing things to say. My party is in favor of these processes of democratization. It is in favor of changing the political system. People, they are right, they have sovereign right to choose what they want. Sometimes they are choosing not very well, as you know from history. But there is people they should to choose, not the politicians. If you thought you'd never hear a top communist official say things like that, neither did Jan Biszczega. He and his political bosses did not expect to be thrown out of office quite so suddenly. Now, he's got lots of time to think about where it all went wrong. Biszczega was Poland's ambassador to Greece and later to Britain. He has a place in the country, a nice apartment in Warsaw. He is well-read, has traveled the world. And judging by the art, the antique furniture, the comfortable surroundings, life in the upper echelon of the Communist Party has been good to Jan Biszczega and his wife Otilia. But now everything has changed. There is a joke about the report of Russian submarine captain that he's reporting to his superior. Everything is under control. We are going to the bottom. And what parallel does that have in Poland today? Because everybody that he's looking on the Polish affairs is pessimistically minded. So it means that he's saying, really, Poland should to go to the bottom. Even the politicians are saying in this way, we should to go to the bottom and afterwards jump from the bottom up. In politics, there is no bottom. We have the idea to, what I said, you know, to transform our party and also maybe to change the name of the party. Now we have the idea, the Polish Socialist Party of Labor. Yes, but isn't Solidarity also a Labor Party? That's the problem. So we actually might see the end of the concept of the Communist Party as we've always known it now. We said so several times that we are not the same party what it was in history. We are transforming ourselves now. And we are believing that this transformation still will go on. That transformation includes persuading Poland's communist bureaucrats, the people who really control the system, to go along with radical reform. Here, Biszczega meets with his own deputies to explain how, for the first time ever, they will allow foreign journalists inside to cover a high-level meeting of the Communist Party. Biszczega himself, a man who personally believes reform will work, tries to be optimistic that the process won't bog down. So I'm in favor of these ideas, what Solidarity is saying. We'll change everything and we'll be better. But I'm in favor also to be realistically minded what will be the process. To achieve it. And in this process, I'm in favor of realities. You say you could not change the economy overnight. Exactly. It is not possible even during the 1 year. Will Solidarity change it overnight? It seems to me that not. Communism is good. Socialism is good. There can be no other government in Poland. The transition from communism to free enterprise has not been smooth. So why does everyone want to work for private businessmen? Because they are well paid for their work. So what do you want? The bourgeoisie? Why don't you count how much money you earn? You only get $1 a day working for the state.
Yes, but if you work for private business, you have to work hard. No cigarette breaks. But if you work in a state factory, you drink vodka, beer, smoke cigarettes, and don't work. I used to work there, so I know. Nowadays, these political debates are amplified in the morning paper. Even on mornings when the papers are late, hustled on the street by a young entrepreneur with a gym bag, people are eager to read the latest exposé. There's no more censorship to speak of, so bureaucratic incompetence, the corruption of public officials, anything is fair game. And one newspaper in particular, Gazeta Wyborcza, leads the way. This was, in the old days of martial law, an underground paper put out by Solidarity. Now it's completely above ground and thriving. Senior editor Helena Wuchewo finds her new role as critic of her own Solidarity government just a bit unnerving. This is the end of the communist power in Poland. So it's exhilarating because, well, if you succeed, you are happy in a way. But on the other hand, as usual, when you succeed, you're slightly unhappy because, first of all, it's very scary. Because now you feel, well, I do feel we are responsible. And there is such a mess in Poland. How will your newspaper avoid becoming a mouthpiece for Solidarity's government? We've always been, I mean, almost from the very beginning, we've been an independent newspaper, and that's what we continue being. But of course, this is something you just say, but in practice it's much more complicated. On the agenda at today's editorial meeting, stories about communist reformers in Hungary. What it'll take to fix the healthcare system. And the tenfold increase in the cost of a school lunch. 900 zlotys for a school lunch? And then there's the Iglopol story. For the first time in living memory, a newspaper in Poland has dug up the dirt, found corruption in high places, and splashed it all over the front page. Reporter Gregory Gorny uncovered the details of how senior officials in the Communist Party lined their own pockets when Iglopol, Poland's largest state-run industry, was privatized. Iglopol started out as a collective farm. It grew into a massive conglomeration of 32 frozen food plants, 190 farms, and 40,000 employees nationwide. Last May, when the Communist Party decided to privatize, letting the employees and managers take over Iglopol, the workers wound up with only 15% of the shares, and senior managers with close ties to the Communist Party snapped up 85% of the shares. By the time the story broke in Gazeta Wyborcza, the Communist Party had lost the election and Solidarity was forming the new government. Suddenly, Iglopol became an instant national scandal. The Solidarity caucus called for a commission of inquiry. The Ministry of Finance issued an order to freeze Iglopol's bank accounts, while the Anti-Monopoly Division conducted an audit. But even as Solidarity's new Prime Minister, Tadeusz Mazowiecki, took office, some in the Solidarity caucus were wondering whether it was such a good idea to crack down hard on the communist bureaucracy. Some suggested that they've got to get the bureaucracy on side so that they help rather than hinder the transition to a free market system. Even the people who blew the whistle on Iglopol agree that Poland will have to quietly tolerate a little corruption. First of all, some of them are probably good managers, so why not to employ them? Where can we get good managers from? What's the consequences of trying to throw them all out? Exactly. And also, I do not think it would be wise of us to scare them to death, because people who are scared react aggressively, and we don't want civil war here. Okay? Far from celebrating in the streets, people here are weary. The transition from communism to democracy has been a somber revolution. With prices climbing sharply and shortages of nearly every consumer good,
How long will it be before anxiety becomes despair? The problems are so complex, the solutions so expensive, everyone seems to agree Poland cannot do it alone. Jacek Szymanderski, spokesman for Rural Solidarity, says it's a race against time. We are lack of capital. And without capital, we are unable to create this infrastructure to get these people and put them into productivity. Without capital. And it is only you, people on the West, who can supply us with capital we need. If Polish experiment from totalitarianism to democracy fails, so in 1 or 2 years, you will be forced to pay for military much more than we now need to keep this experiment in life. Jan Bestega, spokesman for the Central Committee of the Communist Party in Poland, worries about the outbreak of civil unrest. I'm afraid because this force will be nor socialist, nor capitalist, nor other, will be anarchist. How do you take apart a communist bureaucracy, a run-down, antiquated economy, and replace it with a free market, parliamentary democracy overnight? Well, nobody really knows. Basically, it's never been done before. So this Solidarity Coalition is the first to try and the first to admit that they're making it up as they go. They're hoping that the West will help and praying that the people of Poland will be patient a little while longer. For the Journal, this is Jerry Thompson in Warsaw. Serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu Kalejdoskopu Polskiego. Gościmy dzisiaj w studio pana inżyniera Jana Kuczaja, prowadzącego biuletyn polonijny w Calgary. Pan inżynier przedstawi dzisiaj Państwu historię obchodów 11 listopada, święta odzyskania niepodległości Polski. Prosimy. 11 listopad, święto niepodległości. Żadna rocznica narodowa nie przemawia tak silnie do naszej polskiej wyobraźni, jak dzień 11 listopada, rocznica odzyskania niepodległości po przeszło 100-letniej niewoli i równocześnie rocznicy rozpoczęcia odbudowy państwa polskiego po okresie krwawych, orężnych walk, zmagań duchowych, tragicznych rozczarowań i niesłabnącej mimo wszystko wiary. Warto przypomnieć wydarzenia tamtych lat, gdyż one nie tracą na aktualności, a analogie historyczne pewnych sytuacji dają nam właśnie nauki i wskazania, jak należy obecnie, teraz postępować, aby pomóc w odradzającej się pełnej niepodległości Polski. Przez długie dziesiątki lat cały naród polski modlił się słowami pielgrzyma polskiego Adama Mickiewicza. Od niewoli moskiewskiej, austriackiej, i pruskiej, wybaw nas, Panie. O wojnę powszechną, za wolność ludów, prosimy Cię, Panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny, prosimy Cię, Panie. Modlono się, gdyż wierzono, że tylko wojna powszechna między naszymi zaborcami może przynieść zmartwychwstanie ojczyźnie. Oczekiwana wojna powszechna wybuchła w 14 roku. Sytuacja w Europie była tak napięta, że brakowało tylko iskry, by wzniecić wielką pożogę wojenną. Iską tą było zamordowanie w Sarajewie wielkiego księcia Ferdynanda, następcy tronu austriackiego. Do walk stanęły z jednej strony Austria, Niemcy, dołączyły Turcja i Bułgaria, a z drugiej strony Rosja i wszystkie niemal inne państwa europejskie, a więc Anglia, Francja, Belgia, Włochy, a potem Japonia i Stany Zjednoczone. Po obu stronach walczących znajdowały się państwa, które brały udział w rozbiorach Polski, a sprzymierzone z Rosją państwa Europy Zachodniej uznały sprawę polską za będącą w stronie interesów caratu rosyjskiego. Dopiero po klęsce Rosji i upadku caratu Stany Zjednoczone pierwsze na Zachodzie wysunęły sprawę niepodległości polskiej. Nim to jednak nastąpiło, położenie Polaków było tragiczne.
Młodzież polska zmuszona była służyć w trzech armiach zaborczych i na frontach walczyć przeciwko sobie, a tylko niewielka stosunkowa ilość znalazła się pod sztandarami w legionach, a następnie armii polskiej we Francji. Zdezorientowane i szukające bezskutecznie oparcia za granicą polskie kierownictwa polityczne w trzech zaborach podzielili się na różne orientacje, upatrując rozwiązania w sprawie polskiej bądź w Austrii, bądź z Rosją. Polacy wierzyli, że wojna światowa musi doprowadzić do naprawienia polskiej wielkiej dziejowej krzywdy, jaką były rozbiory Polski. Nie chcieli, aby zdecydowano o Polsce bez Polaków. Podejmując walkę, zastanawiano się, po której stronie stanąć, by w decydującym momencie uzyskać dla Polski jak największe korzyści. Zwrócono się najpierw przeciwko Rosji, bo uważano, że obowiązek walki z Rosją przekazali niejako testamentem narodowi żołnierze Kościuszki oraz powstańcy 1831-1863. Związki strzeleckie organizowane przez Józefa Piłsudskiego w Galicji stały się dużą armią, nazwaną legionami, i rozpoczęły walkę przeciwko Rosji. Radośnie uderzyły serca Polaków, gdy w sierpniu 15 roku stolica Polski Warszawa została uwolniona od okupacji rosyjskiej. Wierzono, że Austria i Niemcy wskrzeszą Polskę, tak jak obiecały na początku wojny. Ale państwa te podzieliły Królestwo Polskie na dwie części. Okupację pruską z Warszawą i okupację austriacką z Lublinem. Po tych wypadkach Polacy stracili zaufanie do państw centralnych. Rząd niemiecki w obawie, aby legiony walczące przeciwko Rosji nie zwróciły się teraz przeciwko państwom centralnym, uwięził w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego i jego szefa sztabu Kazimierza Sosnowskiego. Co więcej, Niemcy i Austria, chcąc zatrzymać przy sobie pułki ruskie, odstąpiły chełmczyznę Ukrainie, państwu powstałemu z pomocą Niemiec na południowych, wschodnich obszarach dawnego Cesarstwa Rosyjskiego. Ten oburzający postępek państw centralnych poruszył całe społeczeństwa. Generał Haller przedał się ze swoimi oddziałami przez linię frontu, żeby dołączyć się do oddziałów polskich, które pod wodzą generała Dobrmusnickiego organizowały się na terenie Rosji. Szczęście wojenne, które początkowo sprzyjało państwom centralnym, przechyla się zaczęło na stronę koalicji. Austria i Niemcy, widząc nieuchronność klęski, musiały się uznać za pokonane i wycofać z krajów zajętych w czasie wojny. Austria rozpadła się. Cesarz niemiecki w obawie przed rewolucją uciekł do Holandii. Józef Piłsudski więziony w twierdzy Magdeburgu dnia 10 listopada zostaje zwolniony i udaje się do Warszawy. Dnia 11 listopada 18 roku w Paryżu podpisano zawieszenie broni. Jest koniec wojny. Dnia 11 listopada to pierwszy dzień niepodległości Polski. Rada Regencyjna mianowała Józefa Piłsudskiego naczelnym wodzem Wojska Polskiego. Dzień 11 listopada jako pierwszy dzień wolności uznano za święto niepodległości. Święto państwowe, aby nawiązać do przerwanej ciągłości tradycji państwowej i przyzwyczaić do własnego nareszcie państwa, kształtować poszanowanie i posłuch i miłość do niego. Dzień ten łączył dwie orientacje, dwa kierunki uzupełniające się. Tak wspaniale politycznie i wojskowo. Józef Piłsudski w wolnej Warszawie, a Dmowski w zwycięskim Paryżu na konferencji pokojowej. Naród polski był i jest wdzięczny twórcom traktatu wersalskiego za przywrócenie Polsce niepodległości, bezprawnie nam przez zaborców odebranej, lecz także traktat popełnił też wiele błędów i krzywd w stosunku do nas. Ująć by to je można najogólniej. Nie zabezpieczył nam granic od strony Niemiec, nie zwrócił nam wszystkich ziem polskich, upośledził gospodarczo, dając natomiast Niemcom mnóstwo atutów ich akcji odwetowej. Tak więc traktat pokojowy był kompromisem walczących państw. Jest on jaskrawym przykładem, gdy wojna jest wygrana, jak można przegrać pokój. Na skutki nie trzeba długo czekać, gdy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa. A czyż konferencja pokojowa w Jałcie i Poczdamie nie była kompromisem? Przecież popełniono tam wiele błędów i wyrządzono wiele straszliwych krzywd narodom środkowej i wschodniej Europy, oddając je pod wpływy Stalina i zdradzając swoich przymierzeńców. To jakby drugi traktat wersalski. 11 listopad 18 roku dla zwycięzców zachodnich był końcem wojny. Dla nas stał się punktem wyjścia właściwych, największych walk.
Gdy na Zachodzie zapomniano o wojnie, my musieliśmy walczyć, aby żyć. Czy to nie przypomina nam coś z teraźniejszości? Żołnierze polscy porozrzuceni po całym świecie ściągnęli do kraju, aby połączyć się pod sztandarami Białego Orła i bronić ojczyzny przeciw starym i nowym wrogom, którzy szarpali jej granice. Organizujące się dopiero Wojsko Polskie zmuszone było stoczyć w ciągu 2 lat 5 wojen, nim naród polski uzyskał możliwość przystąpienia w pokoju do pracy nad budową własnego państwa. Naród nasz mógł teraz dokonać tego dlatego, że pomimo wielkiej wiekowej niewoli nie stracił ani swego ducha, ani swej wiary. Dzisiaj w naszym kraju toczy się też walka o prawdziwą niepodległość, choć skarb jest pusty i przemysł i rolnictwo zniszczone, ogromna inflacja i brak żywności. Lecz naród, trwając niezłomnie przy ideach 11 listopada 18 roku, wyjdzie zwycięsko z tej straszliwej prudy, jaką obecnie przechodzi. Lecz my nie możemy być w tej walce tylko obojętnymi obserwatorami. My musimy swoim braciom musimy pomóc. Thank you. Dziękujemy panu Janowi Kuczajowi za przybliżenie nam historii święta 11 listopada. Proszę państwa, nasz zespół pieśni i tańca Polanie z Calgary w lipcu tego roku brał udział w 8. Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Polsce w Rzeszowie. Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim programie mam przyjemność przedstawić państwu u nas w studio dzisiaj goszczącą siostrę Alojzę, kierowniczkę zespołu. Pragnę ją powitać dzisiaj kwiatami, staropolskim zwyczajem. Dziękuję. Siostra gości u nas wraz z kilkoma przedstawicielami zespołu. Chciałabym z wami chwileczkę porozmawiać. Czy moglibyście nam powiedzieć, co was skłoniło do wyjazdu do Polski? Na pewno jedna rzecz to była tęsknota za ojczyzną i rodziną. Bardzo dużo członków naszej grupy było urodzone w Polsce, także bardzo chcieli zobaczyć Polskę jeszcze raz i dla niektórych członków była to pierwsza wizyta w Polsce. Poza tym chcieliśmy zobaczyć, jaki ten festiwal jest w ogóle w Polsce i pokazać rodakom w Polsce, że jednak tradycja polska jest utrzymywana poza granicami kraju. Tak, dziękuję. Jeszcze, jak wyglądał wasz program na festiwalu w pierwszym tygodniu pobytu w Polsce? W pierwszym tygodniu byliśmy w Iwoniczu Zdrój. Tam uczestniczyliśmy w tak zwanych workshops, gdzie uczyli nas tańców rzeszowskich i krośnińskich i także finału do Rzeszowa. Jakie grupy należały do waszego zgrupowania? 2 zespoły z Francji, Warszawa i Mazurka, 2 zespoły z USA, Wawel i Nowy Jork oraz zespół Polonez z Edmontonu, no i my. Gdzie przebywaliście w drugim tygodniu waszego pobytu w Polsce na festiwalu? No więc w drugim tygodniu naszego pobytu w Polsce przybyliśmy do Rzeszowa. Do Rzeszowa zjechały się wszystkie zgrupowania: Zamość, Płock, Tarnów, Wrocław, Elbląg, no i oczywiście nasze zgrupowanie Iwonin Trój. Na początku wszystkie zespoły dały koncerty, które były przygotowane wcześniej, a potem wszystkie zespoły wzięły udział w koncercie galowym, który był przygotowany na zakończenie festiwalu. W koncercie galowym wzięło udział ponad 2000 osób. Jak myślicie, jak wypadliście na tle innych zespołów? No może ja powiem o tym. Tak. Więc chyba nie najgorzej, skoro komisja artystyczna wybrała aż 3 tańce z naszego zgrupowania, z naszej grupy, do występu właśnie w Krośnie i w Rzeszowie. Poza tym zespół otrzymał duże brawa. No, ja mogłam powiedzieć, że inne grupy były lepsze o tyle od nas, że jednak miały swoją własną kapelę i dużo śpiewały, bo to jednak kapela pomaga, aby ładnie śpiewać. Proszę państwa, muszę państwu zaprezentować nagrody, jakie zespół zdobył. Siostra jest bardzo skromna. Jest to złoty medal Towarzystwa Polonii oraz obraz olejny Julity Świerszcz, jaki zespół właśnie otrzymał w nagrodę za swoje występy. Gratuluję wam. Czy poza Iwoniczem i Rzeszowem zwiedzaliście jeszcze jakieś inne miejscowości wspólnie?
Tak, byliśmy w Kolbuszowie, gdzie zwiedzaliśmy skansen. Byliśmy w Łańcucie, gdzie zwiedzaliśmy bardzo piękny zamek. I również byliśmy w Krośnie, gdzie zwiedzaliśmy fabrykę szkła. O, ślicznie. A ile osób w ogóle z wami było i was z zespołu w Polsce na festiwalu? Było nas 19, 9 dziewcząt i 8 chłopców. Oprócz tego była też siostra Lojza i dwie osoby towarzyszące, Barbara Kruk i Maria Zuba. O, tak, jeszcze chciałam się dowiedzieć i na pewno telewidzowie też, jakie są wasze wrażenia z pobytu i czy wam się podobało? No ja myślę, że wszyscy bardzo byliśmy zachwyceni pobytem w Polsce. Sam festiwal bardzo nas przybliżył do naszej ojczyzny i naszych rodzin i przyjaciół. A poznaliśmy dużo nowych ludzi, no i zobaczyliśmy, na jakim poziomie nasz zespół stoi w stosunku do innych zespołów. Tak. Czy chcielibyście jeszcze raz pojechać na taki zespół? Przepraszam, na festiwal? O, ślicznie. Jeszcze chciałam się dowiedzieć, co obecnie robicie, do czego się teraz przygotowujecie? Może kierowniczka zespołu nam odpowie, siostra? W tej chwili przygotowujemy się bardzo intensywnie do jasełek, które będą prawdopodobnie w styczniu. Ćwiczymy tańce nowe, beskidzkie, krośnieńskie, mazura jeszcze w dalszym ciągu. No i oczywiście śpiewy, bo do jasełek potrzebne są śpiewy. Tak. Proszę państwa, ślicznie dziękuję całemu zespołowi, który przybył do studia, za miłą rozmowę. Życzę dalszych sukcesów, no i do szybkiego zobaczenia. Teraz zaprezentujemy państwu fragment nagrania z festiwalu. Thank you.
Obejrzeliśmy przed chwileczką taniec Kujawiak z Oberkiem, który wykonała grupa Polanie na festiwalu w Rzeszowie. Proszę Państwa, czyż nie ślicznie grupa tańczy? Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania dwóch piosenek z kabaretu Tadeusza Drozdy. Pragnę poinformować Państwa, że prezentowane fragmenty filmów, kabaretu i piosenek udostępnia nam Polonez International, za co serdecznie dziękujemy. Od tysiącleci wciąż tam wieje, przez kraj się burze przelewały, ciągle nam ktoś ulepszał dzieje, a my dla innych w pełni chwały, racje w rozmowach i wywiadach, wypowiadane z wielkim szykiem. Czy to tak trudno się dogadać, mówiąc tym samym językiem? Polak z Polakiem hasło dźwięczy, powiedzieć łatwiej, trudniej zrobić. Niech każdy chęci swe zaręczy, zanim nas los nie zechce dobić. A może to jest nasza wada? Lubimy kluczyć wężykiem. Czy to tak trudno się dogadać, mówiąc tym samym językiem? Ja mam dwie córki, pan ma syna. Dla nich to jeszcze puste słowa. Im wszystko jedno, gdzie przyczyna, czy jest odnowa, czy rozmowa. Załatwmy to, nim zaczną gadać i patrzeć na nas bykiem. Czy to tak trudno się dogadać, mówiąc tym samym językiem? Naprawdę już nie mamy czasu na pogaduszki i ambicje. Dosyć już matów i impasów. My mamy tłum, a my milicję. Coś nad coś trzeba już przedkładać. Pomnik niech będzie pomnikiem. Czy to tak trudno się dogadać, mówiąc tym samym językiem? Coś nad coś trzeba już przedkładać. Pomnik niech będzie pomnikiem. Czy to tak trudno się dogadać, mówiąc tym samym językiem? Państwa, ja może nie chciałbym w takiego nastroju Państwa od razu wybijać, to też i piosenkę jeszcze jedną napisałem daleko stąd będąc. Może ktoś z Państwa, który był kiedyś daleko, też pod tekstem się podpisze. Muzyka amerykańska, tekst mój, napisane w mieście Cleveland w stanie Ohio w 82 roku. Wygania mnie wciąż życie z mego domu i ciągnie... Myślami pokryją, nie chwaląc się nikomu, powracam tam, gdzie żyłem tyle lat. Ja wracam do domu, ja wracam do domu, wracam do domu, wracam do domu, wracam tam, gdzie jest mój dom. Ja wracam do domu, ja wracam do domu, wracam do domu, wracam do domu, wracam tam, gdzie jest mój dom. Nie każdy z własnej woli trzaskał drzwiami, niektórych zmuszał ktoś, niektórych los. Choć próg skropiony łzami, to słyszy się czasami, jak refren śpiewa ktoś na cały głos. Ja wracam do domu, ja wracam do domu, wracam do domu, wracam do domu, wracam tam, gdzie jest mój dom. Ja wracam do domu, ja wracam do domu.
wracam do domu. Wracam do domu, wracam tam, gdzie jest mój dom. To dobrze, że gdzieś jeszcze jest na świecie to miejsce, gdzie człowiek nigdy nie był sam. Co chcecie, to powiecie, lecz drzemie w każdym przecież ta chęć, by choć na chwilę wrócić tam i wrócić do domu. I wrócić do domu. Wrócić do domu. Wrócić do domu. Wrócić tam, gdzie jest nasz dom. I wrócić do domu. I wrócić do domu. Wrócić do domu. Wrócić do domu. Wrócić tam, gdzie jest nasz dom. Wiadomości lokalne polonijne. Dnia 9 listopada zebranie seniorów w Domu Polskim o godzinie 12. Goście sympatycy mile widziani. 10 listopada o godzinie 19.30 w Domu Polskim odbędzie się spotkanie z panią Marią Skarżyńską, która omówi bieżące sprawy związane z emigracją. Później odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej. Zaprasza się wszystkich zainteresowanych i członków. Prosi się o aktywne wzięcie udziału, rozwinięcie i ożywienie działalności towarzystwa. Przypominamy, 11 listopada nie będzie zajęć w polskiej szkole. W niedzielę 12 listopada Ojciec Święty będzie kanonizował naszego rodaka, błogosławionego brata Alberta, opiekuna ubogich, powstańca styczniowego, założyciela Zakonu Sióstr i Braci dla Ubogich. Ksiądz proboszcz Zbigniew Olbryś przypomina kandydatom i świadkom do bierzmowania, że przygotowanie do obrzędu odbędzie się 10 listopada o godzinie 19.30 w kościele. Sakramentu bierzmowania udzielać będzie biskup ksiądz Paweł Obyrn z Kalgary w niedzielę o godzinie 12 listopada o godzinie 19.30. 11 listopada tego roku w o godzinie 10.30 będą miały miejsce uroczystości Remember Day, Dzień Pamięci. Po uroczystościach około godziny 12 defilada parada wojskowa. Wszyscy udadzą się pod pomnik nieznanego żołnierza, gdzie złożą wieńce. Około godziny 13 odbędzie się w Domu Kombatantów sympatyczne żołnierskie spotkanie przy kawie. Chętnych zapraszamy. A o godzinie 19 uroczysty bankiet z okazji odzyskania niepodległości Polski. Bilety do nabycia w cenie $12.50. 12 listopada o godzinie 12 będzie odprawione dziękczynne nabożeństwo za odzyskanie niepodległości za ojczyznę. Kombatanci proszeni są o przybycie w mundurach. 19 listopada odbędzie się zabawa taneczna w Domu Polskim o godzinie 17. Cena biletu $10 od osoby. Grać będzie czechosłowacka orkiestra. 26 listopada o godzinie 14.30 będzie miało miejsce walne zebranie wyborcze Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Członkowie proszeni o przybycie. Wiadomości ze sportu. Mamy rewelacyjną wiadomość. Otóż we wtorek 31 października drużyna Białych Orłów rozgromiła przeciwnika, osiągając wynik 0-11. Obecnie nasza polonijna drużyna jest liderem tabeli. Gratulujemy. Kibiców zawiadamiamy, że dzisiaj, to jest środę, 8 listopada o godzinie 20.30 odbędzie się kolejny mecz drużyny na hali ATKO. Dziękuję Państwu. Do widzenia.